Dzień dobry, witam na kanale Puffer w poniedziałek z panem Bartkiem. Na tym nagraniu porozmawiamy sobie o ujemnych cenach drogiego prądu. Stwierdzenie jakby kuriozalne, paradoksalne, zaprzeczające sobie, no bo jak może być drogi prąd, skoro mamy ujemne ceny? Ale za chwilę to sobie uzasadnimy. Ja na początku powiem tak ogólnie, no, mamy w Polsce coraz więcej odnawialnych źródeł energii. Mamy elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, mamy masę fotowoltaiki, która powstała na naszych domach w ostatnim czasie, mamy farmy fotowoltaiczne, a mimo to ceny energii w ostatnich latach nie spadły. My jako konsumenci płacimy za prąd więcej niż płaciliśmy na przykład 3-4 lata temu. Oczywiście pewien wpływ miał tutaj kryzys energetyczny, który podniósł ceny rynkowe, ale te ceny rynkowe prądu wytwórcze w całej Europie już się unormowały i już spadły. Można powiedzieć, że ten kryzys energetyczny przeminął, związany z wybuchem wojny na Ukrainie. No i mamy takie sytuacje, że nawet bywają momenty, że ceny energii na giełdach, na polskiej giełdzie energii są ujemne. I tak właśnie się zdarzyło po raz pierwszy w ostatnim czasie. Przeczytam teraz kilka artykułów. Tu widzimy artykuł na Gazecie Wyborczej, ujemne ceny energii w Polsce po raz pierwszy w historii, ekspert wyjaśnia. No, tu jest ciekawy artykuł, jest on z 12 czerwca tego roku, 2023. No i tutaj są pewne wyjaśnienia. Te ujemne ceny wynikają z nadpodaży prądu, no takiej chwilowej nadpodaży, jednodniowej czasami nadpodaży prądu, czyli zbyt dużej produkcji, która się zdarza zwłaszcza z farm wiatrowych podczas silnego wiatru i mniejszego zapotrzebowania. Tutaj widzimy też, że w Sylwestra mieliśmy historyczny rekord wiatraków, w Sylwestra prądu za dużo, fabryki wodoru potrzebne od zaraz, to sobie o tym powiemy. No ale chodzi o to, że tu w Sylwestra 2022 po prostu wyłączano farmy wiatrowe, w związku z tym, że mieliśmy nadprodukcję prądu i system nie mógł już tego przyjąć. Przeczytam teraz fragment z tego artykułu. Nadzór rynku zobligował farmy wiatrowe między 30 grudnia a 1 stycznia, już drugi raz w krótkim czasie, poprzednio 26-27 grudnia, do redukcji wykorzystania mocy. Energii elektrycznej było za dużo, elektrowni węglowych tak całkiem wyłączyć nie można, a z racji okresu świątecznego mniej prądu zużywały zakłady pracy. Za zredukowanie produkcji na polecenie operatora właścicielom farm wiatrowych należą się rekompensaty. Branża szacuje, że już w perspektywie kilku lat wysokość takich odszkodowań może sięgnąć nawet kilkuset milionów złotych rocznie. I tutaj taki krótki komentarz, no co z tego wynika, no czy się stoi, czy się leży, to 2000 się należy, można tak to powiedzieć, jak to kiedyś było za komuny. No te farmy wiatrowe to jest czysty biznes, no bo czy one pracują i produkują ten prąd, który jest potrzebny, czy nie, no mają tutaj zapewnione pewne zyski albo odszkodowania, na które oczywiście my wszyscy się później składamy w cenach prądu. Podsumowując tutaj ten wątek, no jest to tak, że mamy niestabilny system energii, brakuje nam magazynów energii, mamy dużo energii z OZE, z wiatraków, z farm fotowoltaicznych, ale nie potrafimy ich magazynować i pieniądze, które idą właśnie do tych producentów energii z OZE, no muszą się skądś brać i stąd wynika właśnie to, że my ten prąd mamy drogi, my odbiorcy, konsumenci, małe firmy, które płacą stawki za prąd według określonych taryf, które nie spadają tak szybko, jakbyśmy tego chcieli w związku z OZE, pokrywamy właśnie koszty braku magazynowania tej energii i koszty tych odszkodowań i zapłaty pieniędzy na rzecz tej produkcji z OZE. Stąd to lobby właśnie wiatrowe, fotowoltaiczne jest to tak silne i oni sobie lobbują takie przepisy, żebyśmy wszyscy później musieli płacić im odszkodowania, jeśli oni produkują prąd, który jest niepotrzebny. Tutaj widzimy średnie miesięczne ceny energii na polskiej giełdzie energii. Widzimy to jest na przestrzeni 2 lat, to października 2021 no do stycznia 2023. No i widzimy, że mieliśmy tutaj pewien okres tych cen wysokich, gdzie cena energii to są średnie miesięczne. Ona była w okolicy nam 1400-1800, a obecnie jest już między 600 a 800, czyli te ceny prądu spadły o połowę. Rynkowe ceny wróciły jakby do poziomów sprzed wojny, tutaj tego okresu przełomu lat 2021-2022, ale my jako konsumenci nadal płacimy wyższe stawki niż 2 lata temu. No i to, że wiatraki to czysty biznes, to było wiadome od dawna. Tu jest artykuł na TVN Meteo z 2012 roku, czyli sprzed 10 lat i już wtedy pisano: wyłączone turbiny przynoszą miliony. Energetyczny absurd w Wielkiej Brytanii. No i to samo, co się właśnie tam działo w Wielkiej Brytanii, teraz się dzieje w Polsce, po prostu czysty biznes, ekolobby. Niby tania energia, ale niestabilna energia i odszkodowania, tak jak już mówiłem, ponoszą konsumenci w cenach produktów oraz w wyższych cenach prądu, energii elektrycznej. Oczywiście nie ma nic złego w energii z odnawialnych źródeł energii, o ile ona jest produkowana mądrze, a nie tak, żeby tylko robić łatwy i czysty biznes.
Brakuje w Polsce magazynów energii. To jest błąd strategiczny, który popełniono na przestrzeni ostatnich przynajmniej 5 lat, gdzie produkowaliśmy te farmy fotowoltaiczne, wiatraki, ale nie mieliśmy na to magazynów energii. I stąd wiele, znaczna część tej energii produkowanej, czy to przez nawet konsumentów domowych, czy przez farmy fotowoltaiczne, czy przez te wiatraki, ona się po prostu marnuje, bo nie jesteśmy w stanie jej zmagazynować. W jaki sposób można magazynować prąd? No na przykład przez elektrownie szczytowo-pompowe. Polega to na tym, że tą nadwyżkę prądu wykorzystujemy do pompowania wody pod górę, do magazynu wody, a później odzyskujemy ją ze stratą około 20-30%, ale odzyskujemy tą energię, później spuszczając tą wodę i uruchamiając turbiny, które woda spływająca napędza i w ten sposób produkuje prąd. Taką elektrownię mamy na przykład największą na Górze Żar. To jest właśnie ta elektrownia ze zbiornikiem na górze, elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar, to jest w województwie śląskim. No i dopiero niedawno rząd wziął się faktycznie za to magazynowanie energii. Widzimy teraz, że spółki państwowe, te monopoliści będą budować elektrownie szczytowo-pompowe. Tutaj nawet mamy taką mapkę tych elektrowni szczytowo-pompowych, gdzie wypisane są istniejące elektrownie wodne, czyli na przykład w Żarnowcu i ta Porąbka Żar, oraz planowane na przykład w Rożnowie, Rożnów 2 i Tolkomicko, no ale one mają być gotowe dopiero około 2030 roku. Więc do tego czasu będziemy mieć problem z magazynowaniem energii, będziemy ją wytwarzać po prostu niepotrzebnie. Innym sposobem magazynowania energii jest wodór, tak zwany zielony wodór, i tutaj też mamy takie informacje, jest, no to już sprzed roku, PKP Energetyka wdroży nowatorski system magazynowania energii w Garbcach. No i tutaj też mamy taki schemacik, jak wygląda to magazynowanie energii. No po prostu energię elektryczną z farm słonecznych przez elektrolizę wykorzystuje się do produkowania i magazynowania wodoru, który następnie jest spalany i on napędza turbiny i produkuje energię elektryczną. Podsumowując, no zastanówmy się jeszcze raz, z czego wynika to, że mamy ujemne ceny drogiego prądu. No, prąd z pewnością jest droższy niż był 2 lata temu. Widzimy to po rachunkach, widzimy to po cenach w sklepie, bo przecież koszty energii przekładają się też na produkcję, na utrzymanie sklepów i stąd też muszą przedsiębiorcy dodać sobie dodatkową marżę do cen produktów, aby opłacić rachunki za prąd. Jako Polska, mając dostęp do surowców, tanich surowców z węgla, mając sieć elektrowni węglowych, czy to na węgiel brunatny, czy to na węgiel kamienny, powinniśmy mieć ten prąd relatywnie tani. Mamy własne zasoby, mamy własną technologię. No ale polityka Unii Europejskiej jest taka, że nakazuje nam się odchodzić od węgla i nakłada się na nas dodatkowe podatki. Czy to przez system ETS, który już istnieje, płacimy za certyfikaty emisji CO2, czy to system ETS2, który jest właśnie wdrażany i dodatkowo będziemy płacić jeszcze dodatkowy podatek od energii z paliw kopalnych. Mamy też takie naciski lobbystów którzy i pewnych organizacji ekoterrorystycznych, które chcą nam wręcz zamknąć elektrownie w Turowie, mimo że takie elektrownie też działają gdzie indziej w Europie. Z drugiej strony masę publicznych środków jest inwestowana w odnawialne źródła energii, czyli w fotowoltaikę, w farmie dofinansowania do fotowoltaiki. Mamy nawet rządowe projekty farm wiatrowych, ogromne środki na to idą, ale nie mamy magazynów energii, więc ta energia no, będzie produkowana na darmo, ale my jako społeczeństwo będziemy musieli zapłacić producentom. Czy ten prąd jest nam potrzebny, czy nie, musimy płacić odszkodowania. Bo de facto nawet ta wyprodukowana w lecie energia, którą prosumenci, czyli gospodarstwa domowe między innymi, wyprodukują w lecie, ona nie jest nigdzie magazynowana, to jest taka fikcja. Ona po prostu musi być w zimie, kiedy ci prosumenci, gospodarstwa domowe odbierają tę energię, ona musi być na nowo wyprodukowana, głównie z węgla obecnie, ponieważ nie mamy odpowiednich magazynów energii, żeby to zmagazynować w odpowiednim stopniu, a ponadto mamy takie uwarunkowania klimatyczne, że no, trudno jest w zimie podczas mrozów wyprodukować energię z OZE, która miałaby nam zapewnić stabilne dostawy energii i ciepła w całej Polsce. Nie mówię już o tym, że infrastruktura energetyczna nie jest dostosowana do tego, aby każdy mógł sobie zainstalować w domu pompę ciepła. Tak jak teraz mamy problemy z fotowoltaiką, że nie każdy na bieżąco może oddawać prąd, ponieważ infrastruktura nie wyrabia i część producentów jest odcinana. Tak samo byliby odcinani odbiorcy prądu, kiedy każdy miałby pompę ciepła, która no, zjada duże ilości prądu. I w tym momencie też ta sieć może nie wytrzymać. Zatem nie jesteśmy przygotowani infrastrukturalnie, jeśli chodzi o sieć energetyczną i magazynowanie energii, a
to wszystko, co zostało nam wmówione, wpojone, że wiatraki i fotowoltaika to tania energia, nie ma przełożenia na nasze rachunki i tak naprawdę jest to czysty biznes dla producentów i dla tej technologii i dla firm i osób, które wytwarzają ten prąd, ale koszty tego ponosi całe społeczeństwo, które nie bierze udziału w tym biznesie. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam z Wieliczki, pan Bartek.